fotografia. A myśmy tacy na zdjęciu szczęśliwi. Ciocia Marysia, która dawno w niebie, tutaj na ziemi patrzy dobrotliwie, prawie naszym spolszczonym spojrzeniem. I w oczach ojca raka nie ma wcale. Jeszcze nie drąży ciała aż do bólu. Trąca się tato szklaneczką na zdrowie, jak każe dawna staropolska wiara. Mama z ufnością spogląda w aparat, który utrwala tak podniosłą chwilę. Już nie wiadomo, co więcej podziwiać. Czy błysk techniki, czy mamy naiwność? Lecz myśmy tacy na zdjęciu szczęśliwi. Jeszcze nikt nie wie, co go jutro czeka. I tylko płynie utrwalony banał, powracający, jak ułomna rzeka. Krajobraz. Twarz ojca tak pofałdowana, jak podkarpackie wzgórza, na których po raz pierwszy zobaczył naszą matkę. Twarz matki, tak porysowana zmarszczkami, jak ziemia na podwórku krojona w dziecięcych grach. Nasze twarze jeszcze nie pofałdowane i niezniszczone zmarszczkami, a oczy śmiało nadal patrzą przed siebie. Można okłamać spojrzeniem, lecz nie da się ukryć, że wszystko, w co nas najlepszego, odchodzi wraz ze śmiercią naszych rodziców.